Ludzie, kto złoży życzenia pani Nataszy Urbańskiej i Józefowiczowi? Ludzie, ślub z przymusu, memzamlians, afera. Ale to oni się ohajtali? Ci, tak. Ojej, pani żartuje. Nie, naprawdę, naprawdę. Ona się zgodziła, powiedziała tak. Pani się przeczyta, tu jest wszystko napisane, tu są... No. Wszystkie dziewczyny to lecą na starszych, byle kasę miało. Aha, a wiesz pan co, że to może coś w tym być? Oni mają podobno na dachu, tu jest napisane, proszę. Co mają na tym dachu? Kino, proszę pani. Matko Chrystusowa. A jak pan myśli, jakie oni tam filmy oglądają w nocy? No jak w nocy, to pewnie jakieś zboczone. Zboczone? Tak? Znając charakter Józefowicza. Skąd Józefowicz Urbańska mieć te pieniądze? Nie chcemy nikogo czerniać, ale na pewno nie z ciężkiej pracy. Proszę pana, chwileczkę. A jakby Natasza chciała uciec od Józefowicza, podjedziesz pan pod ten dworek wieczorem? No pewnie, że tak. O której pan masz wolne, żeby uciekła? O 21. Bardzo im sprzyjam, życzę wszystkiego najlepszego i będę kibicować ich szczęściu. I nie zawiści pani tego pałacu? Absolutnie nie. Dziewczyno, to chyba jesteś jedyna w Warszawie, po mnie zaraz oczywiście. I o to chodzi, panie Józefowicz, pan to żeście po prostu w czepku urodził.